Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem jest to poradnik co do karczmy i możecie zapytać, o co chodzi z karczmą. Ano, omówimy sobie wszystkie aspekty, które tutaj się znajdują. Dzisiaj mam dzień nagrywkowy, więc już troszeczkę mi tutaj głos siada, ale mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. No i co, przejdźmy sobie od razu do rzeczy. Tutaj mam ściągę po lewej stronie, bo chciałem fajnie to wam wszystko opowiedzieć. Zacznijmy sobie od tego, że tutaj na tej ścianie, jeśli nie ma eventu, bo dzisiejszego dnia jest event Golda. Jeżeli tutaj nie ma właśnie żadnej grafiki, tylko jest pusta ściana, to mamy misję dnia. Ja wam może gdzieś wkleję zdjęcie, na przykład w tym momencie w montażu, jak ta misja dnia wygląda. Możecie coś zrobić, na przykład, nie wiem, pobić kogoś gołymi rękami, zaatakować lochy 5 razy. No, takie proste misje, za które dostajecie punkty doświadczenia. Ilość tych punktów zależy od gildyjnej hydry, ale o tym opowiem kiedy indziej. Więc no, uważam, że warto jakby to robić, no w zależności, jeżeli wam się uda, na przykład jest jedna misja, w której musimy wrzucić epik do toalety, więc nie wiadomo, czy będziecie akurat mieli epik w ten dzień. Także no to zależy wszystko od tego, jak wam się tam ułoży. Okej, kolejna sprawa, która jest w karczmie, to jest hazardzista. Jak widzicie, tutaj mamy takiego pana, możemy u niego grać za grzyby. Możemy u niego też grać za golda. I teraz tak, jest takie osiągnięcie w klaserze, aby ograć hazardzistę 3 razy z rzędu. Dodatkowo czasem jest misja dnia, aby pokonać hazardzistę 3 razy. To już nie musicie z rzędu, ale po prostu pokonać go 3 razy. I jaki tutaj jest myk? Tak naprawdę tutaj pokażę czat, bo nic takiego nie ma. Jest taka komenda goldbet1. I jak sobie tutaj wpiszemy, jak widzieliście, ukośnik, gold, spacja, bez, spacja 1, to widzieliście, jak wpisuję, to tutaj sobie gramy o jednego golda. To jest przydatne na początku, jak jeszcze nie macie tego golda dużo i nie chcecie tym suwakiem przesuwać, tylko chcecie grać za golda. I po prostu klikamy graj o to. I nie czekamy tutaj na wybór kubka, tylko po prostu skipujemy i jak widzicie, straciliśmy jednego golda, bo przegraliśmy. Ale o co tutaj chodzi? Po prostu jakby ta gra nie jest zależna od nas. Nieważne, który kubek wybierzemy, zanim w ogóle te kubki się tutaj rozlosują, to gra już zdecydowała, czy wygramy, czy przegramy. Może ja wam tu pokażę, teraz mamy 154, zagramy sobie, 153, no niestety też się nie udało. Goldbet 1, cyk, 154, widzicie, wygraliśmy, więc tak jak mówię, działa. I tak sobie robicie po prostu to osiągnięcie z tego klaserka, które jest, o tutaj, ogrywacz. Pokonaj hazardzistę 3 razy z rzędu. Dobrze jest to zrobić na początku, no bo 5 stat wszystkich dobrze nam zrobi. Okej, teraz tak, eventy. To, co pojawia się w każdy weekend w karczmie, to są eventy. Pojawiają się także w jakieś tam uroczystości, na przykład Boże Narodzenie, jakieś tam urodziny gry, które są w czerwcu, Wielkanoc i tak dalej, i tak dalej. Kolejność eventów jest standardowa. Możecie ją sobie teraz zapisać, bo ja ją mam tutaj z boku. Najpierw jest Epic, potem jest Gold, potem są skarby, potem jest Exp. Możecie to sobie dodać na przykład do opisu postaci i sobie zaznaczać, co było ostatnio, żebyście wiedzieli, co jest następne. I teraz tak, co każdy z tych eventów oznacza? Epic, sorki, ale zminimalizowałem grę przez przypadek. Co oznacza każdy z tych eventów? Tak jak mówię, Epic, jest to zwiększona szansa na drop z misji oraz ze zbrojowni gabinetu magii epików. Więc no raczej dla ludzi, którzy nie grzybią, nie jest to zbyt atrakcyjny event. Co jeszcze? Gold to jest zwiększony gold bodajże razy 5 i to jest zwiększony gold bodajże z koła, tutaj z warty na pewno i z misji. Więc w ogóle w event golda polecam wam robić tak: w piątek o 14 ustawiać wartę, o godzinie 24 w nocy odbierać tą wartę, bo już ją odbierzecie z bonusem. Szybko sobie przeklikiwać misję, najlepiej za klepsydry sobie uzbierać i te klepsydry po prostu używać w weekend golda, przeklikać tę misję w 5 minut, oczywiście biorąc misję na golda, ja preferuję na golda w weekend golda, i od nowa ustawiać wartę, żeby jak najdłużej być na warcie w ten weekend,
bo po prostu najbardziej wam się to opłaci. Kolejne mamy skarby lasu, dropi nam więcej jedzonek do pupili, dropią nam paczki, drewna, kamienia oraz dusz. Przypominam, że wielkość paczek jest zależna, jeżeli chodzi o duszę, to od ekstraktora, a jeżeli chodzi o drewno i kamienie, to od twierdzy, od poziomu twierdzy. Okej, okay, dalej mamy exp, to jest to po prostu zwiększony exp z misji. W lochach jest exp zawsze taki sam, na niego event nie wpływa, więc, bo tutaj niektórzy mówili, że właśnie na niego wpływa. Także nie jest to prawdą po prostu, bo dużo osób tak mówiło. Okej, okay, kolejna sprawa, jest tutaj taki barman, on nam daje awanturniczość. Codziennie o 24 tutaj nam się odnawia awanturniczość, ja już mam to zrobione, bo jak widzicie jest event golda, więc sobie to szybko zraszowałem. I tutaj siedzi nam ktoś, kto nam daje misję i po prostu, nie mam teraz jak tego pokazać, bo na żadnym koncie, chociaż... Poczekajcie, stworzę na szybko jakieś konto takie, znaczy mam tu jakieś takie konto, to wam pokażę zaraz. Okej, okay, jesteśmy na byle jakim koncie, jak i z pierwszym levelem, który sobie zrobiłem do śledzenia rankingu na tym serwerze, jest to, międzynarodowy 34. I teraz tak, jak widzicie tutaj przy stoliku siedzi nam taka oto pani. I teraz tak, ona nam daje misję. Misję należy brać, ja preferuję na expa i każdemu polecam na expa, przynajmniej do tego 393 poziomu. Po 390 poziomie misje zaczynają nam dawać coraz mniej expa i wtedy można pomyśleć nad goldem, ale to jest indywidualna preferencja, ale na starcie wszystkim polecam golda. I teraz tak, jak tutaj liczymy, żeby te misje były opłacalne? Po prostu mamy tutaj misję z 15 sekund, mamy minutę, mamy 30 sekund. Prosto policzyć, że 30 sekund daje nam 50, tu nam daje 80. Minuta z tej misji nam wyjdzie 160, bo razy 2. Więc najbardziej opłacalna jest ta misja minutowa, bo daje nam najwięcej expa. I tak to liczymy. Mając wierzchowca jest to i większe po prostu wartości, bo te misje na pierwszym levelu są bardzo krótkie. Jest to bardzo prosto policzyć. Na przykład mamy misję 10-minutową, która daje nam 10 milionów expa. Mamy misję 5-minutową, która nam daje 2 miliony expa. Więc jeżeli by nam się trafiły dwie takie misje 5-minutowe, będziemy mieć łącznie za 10 minut 4 miliony, więc lepiej wziąć po prostu tą 10-minutową. No i dobra. Czerwone misje to nieraz się pojawiają, ale to... Szczerze mówiąc, to ja tak bardzo nie zwracam na nie uwagi. Tak samo niektórzy mówią, że dobrze jest paska zostawić sobie 2,5 minuty i ostatnią misję wziąć 2,5 minutową, aby po prostu, bo te 2,5 minutowe dają naprawdę dużo i to jest akurat fakt, więc jeżeli macie możliwość zostawienia 2,5 minut awanturniczości dla właśnie takiej misji ostatniej, no to polecam to zrobić, bo te misje 2,5-minutowe dają czasem więcej niż 10-minutowe. Okej, okay, o co chodzi z awanturniczością? Tak na przykład jak misja trwa minutę, to zabiera nam minutę awanturniczości. Potem te misje są oczywiście dłuższe, potem one trwają w zależności od wierzchowca. Trwają, załóżmy, 2,5, 5, 10 minut, jeżeli mam 50%. Na Raptorze to było bodajże... jeszcze 7,5 minuty. Na Raptorze to było bodajże 14 minut. O, już nie pamiętam. No to sobie musicie policzyć po prostu. 14 minut, 7 minut chyba. I 5 minut, coś takiego. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Bo już dawno Raptora nie używałem. I po prostu, i tyle ile mamy minut, tyle ta awanturniczości nam się zużywa. Po prostu jedna minuta to jedna awanturniczość. Codziennie o 24 awanturniczość nam się odnawia. I po prostu... sobie możemy te misje wykonywać. Dla grzybiarzy tutaj jak widzicie mamy tego karczmarza, barmana bardziej niż karczmarza i u niego możemy kupić sobie 10 piw. Jeżeli mamy czar od wiedźmy, o czym mówiłem w poradniku do wiedźmy, 11 i to pierwsze jest darmowe, więc ale o tym wspominałem w poradniku do wiedźmy. Jedno piwo daje nam 20 awanturniczości i czyli po prostu no, możemy wykonać więcej misji, więcej expa i tak dalej. Grzybiarze wiadomo zrobią zawsze 3 paski, tak się na to mówi, czyli 300 awanturniczości. Natomiast no, osoby, które nie grzybią, przeważnie robią jeden pasek, ewentualnie jak jest ten czar od wiedźmy, to pasek i 20, czyli pasek i jedno piwko. Tam w tle szczeka pies, więc jeśli słychać to przepraszam. Okej, okay, jeżeli chodzi o misję, to myślę, że to wszystko...
myślę, że powiedziałem, co wam tu potrzeba na początek. I teraz tak, co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze jest toaleta. Toaleta, o, to chwilkę, przejdziemy już sobie na wojownika znowu. Okej, okay, jesteśmy już na wojowniku i teraz tak. Tutaj, jak widzicie, mamy toaletę. Aby odblokować sobie toaletę, musimy mieć setny poziom i znaleźć klucz w misji. Po prostu w misji od setnego poziomu nam dropi ten klucz. Przeważnie dropi on szybko. I teraz tak, aby wejść do toalety, musimy tutaj sobie kliknąć w te drzwi. I co nam daje toaleta? Toaleta, mamy tutaj aurę. Aura może być maksymalnie 66. Im większa aura, tym są, dropią nam lepsze przedmioty. Czyli na przykład jeżeli mamy 343 poziom, to mamy tam jakieś określone statystyki w przedmiotach, ale na przykład lepsze przedmioty będziemy mieli, jeżeli będziemy aurę mieć na 14 poziomie, aniżeli na 12. Te dwie aury nam dają tam kilka statystyk w górę do właśnie itemków, więc jest to ważne i warto to robić. Graczom free to play polecam wrzucać tam gemy, bo jeden gem daje nam 30. Może sobie tutaj wrzucimy na HP. Jak widzicie, codziennie możemy wrzucić jeden przedmiot. Jeżeli już wrzucimy, to tutaj nam się pojawia takie zielone. To oznacza, że już w danym dniu po prostu coś wrzuciliśmy. Gem nam znika. Jeżeli wrzucamy jakiś epic, na przykład to byśmy wrzucili, to może nam się zmienić na przedmiot dla innej profesji. Co za tym idzie, możemy ją to dać na przykład naszym towarzyszom. Epiki dają 50 tutaj tej many, bo tutaj mamy właśnie ten poziom wypełnienia. Epiki dają 50, gemy dają 30, a zwykłe przedmioty dają bodajże 20 lub 25, więc ja polecam grzybiarzom, wiadomo, epiki, natomiast free to play polecam gemy. I co? Tutaj mamy spłuczkę, jeżeli zbiornik many wypełnimy, czyli na ten many musimy zebrać 800, to możemy spłukać, coś nam wylatuje, często jest to epic, często jest to lub jest to zwykły item, jednakże no przeważnie epic. No i co? I w zasadzie to by było na tyle. Jeżeli chodzi o karczmę, to jeszcze tutaj mamy takiego... Sorki, musiałem zrobić znowu cięcie. Tutaj mamy takiego żołnierza wartownika. I klikając na niego możemy sobie ustawiać wartę. Przypominam, że jeśli mamy lustro, które dropi od 50 poziomu, to lustro umożliwia nam na przykład atakowanie lochów i jednocześnie siedzenie na warcie. Jednak do 50 poziomu musicie pamiętać, aby to sobie jakoś rozplanowywać, bo nie możecie jednocześnie robić tego i tego. Tak samo nawet jak posiadacie lustro, to nie możecie jednocześnie robić warty i misji. Więc to jedyne takie ograniczenie, natomiast już inne rzeczy z lustrem możecie na warcie robić, czyli jakieś tam lochy, jakieś tam arenka i tak dalej. Ustawiamy wartę, jest bardzo proste. Poczekajcie, ja znowu sobie przejdę na tą drugą postać. Okej, okay, jesteśmy na tej drugiej postaci i jak widzicie, tutaj klikamy w tego żołnierza i jak widzicie możemy ustalić na... W zależności ile godzin chcemy, tyle nam daje to golda. Tak jak już wspominałem, na evencie golda to działa i to jest razy 5. Więc co? Tutaj pisze nam do której, jeżeli ustawi na przykład na 3 godziny, to do której godziny będziemy mieli wartę. No i możemy maksymalnie na 10 godzin. Także polecam to robić, jak już skończycie misję, to sobie zawsze tą wartę ustawiać, zwłaszcza gdy już macie to lustro i możecie robić inne rzeczy mimo właśnie warty. Może jeszcze wspomnę, jak już mówię o tym lustrze, to może wspomnę, dropi ono, tak jak mówiłem, od 50 poziomu. Dropią kawałki lustra, tych kawałków musimy naprawdę sporo zebrać. Jeżeli mamy, wybieramy tutaj misję, pojawi nam się tutaj, o, w tym miejscu kawałek lustra, to oczywiście bierzemy tą misję. Nieraz ono wydropi nam na przykład bardzo szybko, w ciągu kilku dni, nieraz w ciągu tygodnia, dwóch, więc to jest losowe, więc nie ma co się przejmować, jeżeli nie dropi, ale kawałki zaczynają lecieć od 50 poziomu, potem tutaj w EQ sobie przeciągamy taki kawałek na siebie i będziemy widzieć, ile już mamy kawałków i mniej więcej ile nam zostało. I lustro jest właśnie potrzebne do tego, aby w czasie warty móc robić arenę bądź też lochy, natomiast nawet z lustrem nie możemy robić misji, nie możemy robić misji i warty jednocześnie. Okej, mam nadzieję, że zagadnienie karczmy wam omówiłem w miarę dokładnie, co i jak, co tutaj jak robić, jakie tutaj są, gdzie możemy przejść z karczmy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to kciuk w górę i oczywiście subik. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.